Cześć, witam na kanale. Ja jestem Deprawy, to jest kolejne spotkanie z OMZitzFi. 60. Wróć. 52. Spotkanie z OMZitzFi. Dzisiaj linia 260, mapa Metropolia Wodociągów, wiadomo. Autobus ten, co widać, Solaris, tak, Solaris. Chciałbyś. Volvo 7900 Hybrid wersji solo. Linia 260 to jest linia o tych samych końcówkach co linia 259, czyli Bottrop-Zopp i Gebauerer Strasse. Niemniej jednak ostatnio 259, jak jechaliśmy ostatnio, czyli dwa odcinki temu, to jechaliśmy z Gelsenkirchen Bauerer Strasse do Bottrop-Zopp i z powrotem. Dzisiaj będzie na odwrót, pojedziemy z Bottrop-Zopp do Gelsenkirchen Bauerer Strasse i do Bottrop-Zopp. Widzimy, że tutaj niemały koreczek się zrobił, także trzeba by się tu zaraz ruszyć, bo zrobił nam się zator. Nawet jakaś szczota przyjechała, w sensie sprzątacz, zamiatarka ulic. Tak, w związku z czym Volvo, no nie będę wam prezentował, model wykonany fajnie, pochodzi z DLC Hamburg Modern. Hamburg Modern, tak się prezenti. Tak się prezenti. Tak się prezenti. No i tak się prezenti. No i co ja wam tu mam więcej mówić? Dobrze, palimy pieruna. Palimy, palimy. Wybieramy sobie tak na szybciocha jakiś rozkład jazdy. 260, Jana Turliś. ZOP 15.33, mamy 15.13, czyli za minut 5. Tak, coś tam zostanie wycofane z tej linii. Trzeba by jeszcze obczaić, skąd my w ogóle zaczynamy, bo nie wiem, a tu się korek robi, korek, wolę. Czekaj, z peronu number 9, czy też stanowiska number 9. Gdzie jest stanowisko numer 9? 13, 10, ulala, oh my god, ulala. Stanowisko number 9. Mamy. Ok, czyli tak, cyk. Damy sobie 3 minuty do odjazdu, odjeżdżamy. Ale jak ja przesunę czas, to oni wszyscy se poznikają. W sumie byłoby mi to nawet na rękę. Dobra, przesuńmy o te 2 minuty. 2 minuty, o właśnie, mówiłem, że se poznikają, mówiłem. Dobra, to tak, to sobie mogę już zabrać. Model Volvo znamy. Nie muszę go tu jakoś specjalnie długo prezentować, przedstawiać i tak dalej. Jest w planie jeszcze dzisiaj jedna linia i jedna mapa. Chciałbym dzisiaj skończyć, o czym chyba już mówiłem w poprzednim odcinku, na Metropolii Wodociągów, skończyć z 1.5, wróć, 5.06. Z fikcyjnym Pomorzem. Tam została nam jedna linia nocna i prawdopodobnie sobie ją dzisiaj zrobimy. Sorry, że wam będę kłapał, ale dopiero co wróciłem z rowera. Nie miałem sobie kiedy nawet zjeść, byłem na rowerku. Co tam, jak tam, to sobie powiemy potem. Co to jest? Nie wiem, może lepiej nie będę klikać. Znaczy już poklikałem, więc coś się ma zepsuć, coś i tak zepsuje. Ten typ o linii będzie mnie pewnie puszczał. Nie mam zielonego pojęcia, jak ta linia przebiega. Znaczy, nie mam. Jechałem ją, ale jechałem ją ze 4 tygodnie temu. W związku z czym na dzień dzisiejszy nie pamiętam po prostu, jaką ona ma trasę przebiegu. Niemniej jednak jedzie ona zupełnie inną trasą niż linia 259, a w zasadzie jedyne wspólne, co mają te dwie linie, to są końcówki. Dobra. Cyk. Oczywiście wiadomo, koronawirusy, te sprawy, otwieramy wszystkie drzwi na każdym przystanku. Wiadomo. Tu mamy fotokomórki, więc guzik, arbuzik. Dajmy sobie temperature. Jaką mam teraz temperature za oknem? 12, to dajmy sobie 12. 12 mówię.
Dobra, niech będzie 10. Czy ktoś nam tu wsiada? Tak, wsiadł nam ktoś. Linia krótsza niż 259, co widać na załączonym obrazku. Pół godziny? Nie, 20 minut w jedną stronę, także luzik arbuzik. No dobra, już się zrobił niezły ruch. Ruch tu jak w Rzymie, nawet nieźle mi się do krawężnika udało podjechać, spoko. Dobra, poczekamy sobie. Ogrzewanko jakieś bym zapuścił może. Włączone jest, no to dobra. No to git. A jak se to kliknę, to co się stanie? Wybuchnie? W sensie to. No, ale zaraz tu powinny gliny przyjechać. Dobra. Mamy łodjazd. Niech się pozamykają. Na spokojnie. Dobrze, zamknięte łodjazd. Teraz tak, gdzie my mamy jechać? Chyba na lewo, nie? Dobra, to my się tu wysuniemy. O. Ja nie jestem pewny, czy ja dobrze jadę. 260, tak. Tylko z tym, że my chyba na tamtym skrzyżowaniu, tam, o, jedziemy w prawo, albo na wprost, a skręcaliśmy w lewo wcześniej, nie? Kurna, tu będzie się ciężko złożyć. Mam nadzieję, że damy radę. Tą hybrydzią też nie ma co tak za często hamować, bo te Volvo niezbyt lubią częste hamowanie. Może nie tyle Volvo, co same hybrydy. Znaczy zwłaszcza te Volvo hybrydowe, bo strasznie w nich ciśnienie spada. Skrzynia biegów tu strasznie mieli biegi. Ale i tak działa lepiej niż w Mercedesie. Bo w Mercedesie działanie skrzyni biegów wygląda na zasadzie kumulacji lotto. I teraz tak, 260 dokładnie, my na wprost. Na zasadzie kumulacji lotto, czyli losujemy jaki bieg wrzucić. Wrzucamy, a potem robimy korektę. Natomiast tutaj po prostu jest to tak strasznie wydłużone. Można by nawet mieć wrażenie, że jest to skrzynia biegów manualna. Otóż nie. No, bez krawężników. Dobra, nie widzę tam żadnych chętnych. No. Okej. Dlaczego wziąłem Volvo? Zaraz wam powiem. To niech zapowie. Janusz Korczak, Gesamtschule. Zastanawiałem się, jaki autobus dzisiaj wziąć, bo w zasadzie wszystkie te autobusy mamy objeżdżone z DLC-ków. Ale wziąłem Volvo hybrydowe, ze względu na to, że jak jeździliśmy Volvem hybrydowym, to zazwyczaj jeździliśmy Volvem hybrydowym, ale przegubowym. Chyba nie jechaliśmy jeszcze krótkim. Solóweczką w sensie, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, tu by mi się roletki je pasowało zasłonić. To nas będzie razić. 10 sekund. Już nie. Tak, myślałem nad Mercedesem Citaro 2, ale też nim sporo razy już jeździliśmy. Zarówno w wersji krótkiej, jak i przegubowej, chociaż tam rzadziej przegubem. I nad czym jeszcze myślałem? Manami City Bus, ale tam właśnie też bym chciał przegubę. Chociaż te Many City Bus to tak... No ja tak jakoś do manów nie wiem. Niby je lubię, ale coś tak jakoś... Nie wiem. Nie potrafię tego wyjaśnić. Podobają mi się, są fajnie wykonane, lubię many. Ale jakoś nie wiem. Nie czuję do nich takiego pociągu, jak chociażby do Solarisów.
Solarisem to ja bym mógł w każdym odcinku jeździć. Tyle tylko, że wam bym chciał to trochę rozmaicić. Bo ile można oglądać, jak ktoś jeździ Solarisem? Ale Solaris będzie jeszcze niejednokrotnie. Manny także. Właśnie, ja zapomniałem, mam tutaj przecież manny od Sobola. A tam też są wersje na Niemcy. I można by sobie z tego skorzystać. Why not? Czekaj. Gdzie? Tam jakaś stówka. Nie. My jedziemy na wprost w takim układzie. Ja pierdzielę. Kto robił tą zatokę przystankową? Strasznie taka. Ani to na szerokość autobusu. Na długość. No tak bym powiedział na styk. Przegubem tu raczej bym nie wjechał. Dobra, niech on se przejedzie. Ja bym się tu chyba wysunął. Okej. Mamy 40 sekund w plecy. Nächste Haltestelle, Dippenstraße. Dobra. Mam na wstępie. Kilka takich. Ja ci dam szajsen. Kto tam szajsuje? Spróbuj mi jeszcze raz zaszajsować, to się pożegnamy. Kilka kwestii organizacyjnych odnośnie mojego kanału. Tak. Moment, bo tu trzeba teraz jakoś tak w miarę. Wiecie, no, podjechać. Dobra. Okej. Także. Chciałbym wejść z wami w taką małą aktywność. Bo ja tutaj często poruszam jakieś tematy, różne treści, różne kwestie. Etc. i takie tam. Cicho, bo wysiądziesz. Tak, ale chciałbym, żebyście mi napisali i pisali w komentarzach jakieś ciekawe tematy. No bo ja mogę coś przeoczyć, mogę coś pominąć, a coś może byłoby ciekawego, godnego uwagi. Może was by interesowało moje zdanie na jakiś temat. Także jakbyście mi podsyłali jakieś takie tematy, to byłbym bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Znaczy wdzięczny. No. Czekajcie. Gdzie my jedziemy? Ale my chyba tu prosto. Tak mi się wydaje. Chyba tak. Nächste Haltestelle Arenberg Fortsetzung. Najwyżej będziemy zawracać. Co to jest? Nie, no właśnie. To jest nasz. Nasi są. Tak, także jakbyście mi jakieś takie ciekawe tematy, kwestie wysyłali, to będę wdzięczny. To dotyczy oczywiście nie tylko OMSI 2, ale także ETS-a, ATS-a, wszystkich innych serii na kanale. Głównie tych sobotnio-niedzielnych. I jeszcze dodatkowo, jakbyście mieli jakieś nurtujące was pytania do mnie, czy też tak jak już mówiłem, chcielibyście znać moją opinię na jakiś temat, jakiś mój pogląd, czy też po prostu no macie jakieś pytanie konkretne do mnie, to zadajcie je w sekcji komentarzy. To nie jest, że tylko pod tym filmem, pod każdym filmem możecie takie pytania zadawać.
I ja będę na nie w miarę możliwości odpowiadać. Tylko tak, tutaj będzie taka moja mała z wami umowa, że na te pytania będę odpowiadać na odcinkach. No oczywiście będę wybierał pytania do odcinków takie, które by się nie powtarzały za często. Bo nie ma sensu w każdym odcinku gadać o tym samym, nie? No właśnie, tak myślę, tak mi się wydaje. Mamy nawet Buzz Lane. Natomiast zachęcam do tego, piszcie w sekcji komentarzy jakąś taką małą interakcję między nami bym chciał uruchomić. Byłoby fajnie. Aha, no właśnie. Ja na te pytania będę odpowiadać, jeżeli dostaniecie odpowiedź, że pytanie zatwierdzone do filmu, to możecie się spodziewać odpowiedzi na to pytanie w filmie. I... Tam? Widzicie? Ja bym prosto pojechał. Czasem warto się patrzeć, gdzie się jedzie. Aha, no właśnie, bo tu cały czas próbuję to powiedzieć i ten. Możecie się spodziewać właśnie, jeżeli otrzymacie ode mnie odpowiedź, że pytanie zatwierdzone do filmu, to będziecie mieć w zasadzie 100% pewność, że odpowiedź na nie znajdziecie w filmie. Jakimś najbliższym. Natomiast... Kuźwa, jakbym tu pierwszy raz jechał, mam wrażenie. Co, szajse, co? Sam? Ja chyba coś pomyliłem. Czekajcie, bo my jedziemy w złą stronę. Halo? Chwileczkę. Co jest? My jechaliśmy stąd, nie? Patrzcie, jak... Boże... To jest wariant skrócony. Ja pierdyle. Pojechaliśmy jak wariant skrócony. I co teraz? Pojadę może tam. Kuźwa, no może uda mi się gdzieś tu zawrócić. Ja pierdzielę. Dobra, i tutaj na tym skrzyżowaniu sobie strzelę na wrotę. Chociaż... Można to chyba w bardziej cywilizowany, nazwijmy to, sposób załatwić. Może byś te światła włączył. O, tam se za... No, tam se zawrócił. Właśnie. Puści mnie tu któryś? A gdzie tam? Po co? O, już się zaczyna. Mówiłem, że w nim ciśnienie spada. Teraz muszę uważać na hamulec, bo zaraz nie ruszę.
Sorry, panciu, ale pancia już tu nie wsiądzie. No, widzę, że ona tam do krawężnika się zbliża. Ale ja już obsługiwałem ten przystanek. Także sorry, Gregory. No przestań pyszczeć. Jeżeli chcecie, aby wasz nick przy pytaniu został odczytany i dostać specjalne, dedykowane pozdrowienia, powiedzmy, takie imienne czy też po nicku po prostu, to przed pytaniem napiszcie w nawiasie kwadratowym P. Duże, małe, obojętne, byle było w nawiasie kwadratowym P. Wtedy będę wiedział, że wyrażacie zgodę na odczytanie waszego niku. Albo, nie wiem, może sobie ktoś nie życzyć. Dobra. Trochę doplumpałem powietrza, ale coś mi się wydaje, że na długo nam to nie starczy. Może ja tam pojechałem, jak to był ten... terminus, czyli końcowy. Delikutaśnie teraz muszę hamować, żeby mu znowu ciśnienie nie spadło. No, wsiadać. Już. Gdzie my tu jedziemy? Jedziemy tu prosto czy w lewo? 260, my na wprost. Tak, my na wprost. Ok. Okidoki. 4 minuty spóźnienia tym sposobem mamy. Fajnie, nie? Dobra, tam 4 minuty to może nam się uda nadrobić, ale czy ja się tam jakoś do tego specjalnie będę palił? Chyba niekoniecznie. Uda się, to się uda, nie, to nie. Także zachęcam do takiej interakcji między mną a wami. No dobra. Stój! Zamykaj te drzwi, że? Czy oświetlenie kabinowe im włączyć? No ja myślę, że jeszcze nie potrzeba chyba. Tak sobie myślę, nie? Ale, no nie wiem, może jestem w błędzie. Nächste Haltestelle am Jugendkombihaus. Wąskie te pasy, nie? Ale fajnie, przynajmniej jest co robić. Stój. Dobra, to jest pierwsza kwestia organizacyjna i zachęcam do tego. Druga kwestia organizacyjna, zmniejszenie ilości dróg kontaktowych do mnie. Mowa tu o takich wiadomościach bardziej prywatnych, jakby ktoś chciał, bo oczywiście droga kontaktu ze mną jest taka, powiedzmy, pierwszego kontaktu, miałem mówić. Dobra, no niech będzie, po prostu komentarze pod filmami. Ewentualnie poprzez komentarze na Facebooku.
Natomiast wyłączyłem możliwość kontaktowania się za pośrednictwem strony na Facebooku. Nie będzie takiej możliwości. Znaczy nie będzie. Nie ma takiej możliwości już od 3-4 tygodni dobrych. Dlaczego się na to zdecydowałem? Zdecydowałem się na to dlatego, że... No chyba o tym nawet mówiłem, ale nie jestem pewny. Także powtórzę, jakby ktoś nie dosłyszał. Jakby do kogoś to info nie dotarło. Zdecydowałem się na to, ponieważ kilkakrotnie zdarzyło mi się, że dostałem od osób po prostu poprzez wiadomość taki zaciekawy spam po prostu, bo dostawałem wiadomości w języku, uwaga, tajskim. Dla mnie to tam były jakieś ślaczki po prostu, ale ja nie mam czasu na takie pierdolety, żeby tam ktoś mi w języku tajskim przysyłał im wiadomości. Ja to tłumaczył potem, żebym ja z powrotem to odsyłał. W zasadzie jak dostawałem te wiadomości po tajsku, to nie wiedziałem, czy ktoś naprawdę wysłał mi tą wiadomość po tajsku, czy to jakiś misklik, czy nie wiem. Nie wiedziałem po prostu, o co chodzi. Nie wiedziałem, czy mam odpisywać, czy nie odpisywać. Nie odpisywałem. Ale dla mnie to zawsze była taka jakaś dziwna, niezręczna sytuacja. Więc żeby takich dziwnych, niezręcznych sytuacji unikać i poza tym szanować swój cenny czas wolny, zdecydowałem się zamknąć tą drogę kontaktu. Kraker coś spadł. By go jasny gwóźdź. Także droga kontaktu poprzez Facebooka została zamknięta. Tam nie ma już i nie będzie możliwości kontaktu. Oczywiście mówię tu o wiadomościach prywatnych, bo komentarze zostają. No i mail. Jak na razie póki co deprawy2006@gmail.com, ale nie wiem, czy ten mail nie ulegnie też zmianie. Ponieważ... nie wiem po prostu, zobaczymy. Ale na razie póki co taki jest mail. Jak się coś zmieni, oczywiście będziecie o tym informowani na bieżąco. 5:50 spóźnienia mamy. To prawda, ja tu nie widzę chętnych na opuszczenie nas. Zamykaj. No co jest? Czemu się nie podniósł? Się powinien od razu podnieść, halo. Patrzcie, już się zbliżamy do końca trasy. W zasadzie. Zbliżamy, no powiedzmy. Mało ludzi jest na tej linii. Zdecydowanie więcej jest na tej linii 259, ale zobaczcie, jakie tu są fajne zakręty. Widzieliście, jak one są fajnie wyprofilowane, dzięki czemu możemy z większą szybkością wjeżdżać po prostu w takie zakręty. Zobaczcie, jak on jest fajnie wyprofilowany. No, jest to chyba w ogóle pierwsza mapa w Worms Eid 2, na której ja gram, na której widzę coś takiego. Nie kojarzę innej mapy, żeby te zakręty były tak fajnie wyprofilowane. Mogę się mylić, ale ja nie kojarzę. No i tyle w temacie. No i w zasadzie z kwestii organizacyjnych na kanale to było na tyle. Czy coś jeszcze? Nie. Aha, no właśnie. Wyłączenie wam możliwości pisania do mnie poprzez Facebooka automatycznie wyłącza mi dostęp do podglądu wiadomości, które mi tam wysyłaliście. Co po niektórzy wysyłali mi tam po prostu linki do modyfikacji Worms Eid 2. Do jakichś map, pojazdów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli te osoby dalej oglądają mój kanał, proszone by były, aby wysłać mi te linki ponownie, jeżeli chcą oczywiście. Bo jak nie, no to nie zmuszam oczywiście, ale
jeżeli wysyłacie mi jakieś linki do modyfikacji, do czego zachęcam, bo ja mogę jakieś ciekawe mapy, pojazdy przeoczyć. Tylko błagam, wysyłajcie mi do oficjalnych stron pobierania. Ja sobie to i tak oczywiście będę sprawdzał. I czekajcie, to jest mój przystanek czy nie? Tak, tylko taki w krzoczkach. I zachęcam was właśnie do tego też, żebyście mi podsyłali jakieś ciekawe mapy. Jeżeli ktoś ma ochotę, jeżeli ktoś ma jakąś fajną mapę, niech mi podeśle. Tylko najlepiej nie pisać nazwy, tylko po prostu wstawić mi link do niej. Tylko tak jak mówię, no, do oficjalnego źródła pobierania tej modyfikacji, bo nie chcę potem jakichś takich dziwnych, nieprzyjemnych sytuacji. Że... Po prostu, żeby to nie była strona z czy ta modyfikacja nie jest zreaplaudowana, tylko oficjalny link do pobrania. Tyle w temacie. Pamiętam Jakub Sybiga, którego pozdrawiam. Wysyłał mi tam modyfikację właśnie na Facebooku, ale to wszystko mi przepadło, także... No tak jak mówię jeszcze raz, jak ktoś przysyła mi, będzie chciał mi przysłać jakieś modyfikacje, to niech to robi albo w komentarzach pod filmami. Nie bójcie nic, że w momencie, kiedy wstawicie komentarz z linkiem, wy go nie będziecie widzieć, bo wy go nie będziecie widzieć, ale ja go będę widział. Jeżeli zweryfikuję, no bo ten komentarz z linkiem trafi po prostu do sprawdzenia. Jak ja go sprawdzę i wszystko będzie w punkcie, to ja ten komentarz oczywiście odblokuję i on będzie widoczny pod filmem. Natomiast jeżeli będzie tam coś nie tak, coś nie halo, no to oczywiście taki komentarz zostanie usunięty. Ile my tam mamy? Jaką my tam mamy przerwę? Aha, 0 minut. Zajebiście. To nawet nie ma czasu na wyrównanie spóźnienia. Ja pierdzielę, kto ten rozkład pisał? 7 minut mamy w plecy. Gazu. Nächste Haltestelle, Essener Straße. Kuźwa, to tu trzeba przyspieszyć. No tutaj o jeden często narzekam na metropolii wodociągów, że te rozkłady są takie strasznie luźne, no to na tej linii tak za bardzo bym powiedział. Tutaj to one są tak nawet napięte. Może bym tam jakieś światełka włączył jednak, co? Nie, chyba jeszcze nie. Dobra, od nas na następnym kursie włączymy im światła. Oświetlenie kabinowe przedziału pasażerskiego. A co, niech mają. Niech się cieszą. Strasznie daleko, znaczy daleko. Duża odległość między tymi przystankami, nie? Albo ja źle pojechałem, bo to też jest możliwe. Ulala, oh my god, hamulcuj! Nie no, jakbym tu kuźwa pierwszy raz był. Autentyk. A nie, dobra, tu jechałem, ale ja już pamiętam, ja jechałem z tamtąd do Bottrop. Ty, to jest mój przystanek? Halo? Tak, to jest mój przystanek, przejechałbym przystanek. Ty, a gdzie helper? Skąd biedny ja mam wiedzieć, że to jest mój przystanek? Ha, no właśnie. Także nie można w 100% helperom ufać. No, zamykajcie się. Okej, os. Buspur, co? Aha, czyli ja mam na ten buspas, czy coś wjechać, tak? Dobra, weź mi to już, bo roletki ja się chyba już nie przyda. Gdzie ja mam? Aha, ja mam tam wjechać. No git. Okej, os. Jakby oni mnie puścili, to ja bym się wcale, a wcale nie obraził. Thank you.
i wbijamy tu na tory. Przynajmniej ja to tak rozumiem. Tak, i chyba się zgadza. Stój! No to Remse kuźwa stanął. Mhm, zajebiście, nic nie widzę. Siada tam ktoś? Chyba nie. No dobrze. Gdzie teraz? Gdzie? Że tu? Może tu chyba, nie? Nie, no dałoby ze spokój to słońce. Aha, tak. I tam jedziemy potem na... z powrotem na ten pas tramwajowo-autobusowy, autobusowo-tramwajowy, zwał jak zwał. I pociskamy. Pytanie, jak my tu jedziemy? My tutaj wysadzamy? Nie, my nie tu wysadzamy. Czekaj, czekaj, gdzie? Tutaj, tak? Tak. Ja w zasadzie chyba mógłbym tam jechać. Bo by się nic nie stało. Bo ja chyba tego przystanku i tak nie obsługuję. Tak mi się wydaje. Nie wiem. ja ten przystanek obsługuję? What? Dziwne rzeczy. Nie wiem, czy wszyscy, czy nie wszyscy. No, jak mi się pozamykają, to ruszamy. Tyle. Okej, nie widzę też, żeby ktoś teraz wcisnął przycisk. No tutaj to by się mogli przejść z buta, moim skromnym zdaniem. Tak nie żeby coś, nie? Dobra, 259 to nie my. 252. 260 terminus, 260 końcowy. Ok. Do widzenia. 6:30 spóźnienia. Dobra, wysiadać tam szybko, bo ja muszę podjechać już na początkowy. Będzie. To jest początkowy. O czym już mam, mówiłem ostatnio zresztą. Dobra, tu jakaś babcia wsiada. 20 stopni w autobusie, sporo, nie? No wsiadaj babciu, szybciej tam przebieraj tymi nogami. No tamto krysie niby świeci. Chyba mogę jechać. No, gościu! Tutaj widzę, że już mi się świeci jakaś kontrolka, chyba od niskiego ciśnienia poziomu. Na to wygląda. Czyli zaraz pewnie zacznie pyszczeć. Ja bym wolał, żeby nie. Dobra, zgasła. Więc git. Gituwa. Dobra, nie będę już hamować. Tam jakaś babcia siedzi. Jakby spadła z krzesła, to by nie było ciekawie. Do końca. Czy ja mam nadzieję, że oni wszyscy nie mają zamiaru do mnie wsiadać? Hello? Ktoś tam wsiada w ogóle? Nie wiem, jakby ktoś wsiadł. Patrzcie, tyle ma miejsca,
to będzie, za przeproszeniem, pipa stara stała, nie? Aj Boże, ja to może zostawię bez komentarza. Jeszcze będzie stękać, jeszcze będzie narzekać. A spóźnienie nie rośnie. Nie skarżyć się na spóźnienia, tylko wsiadać szybciej. Jakbyście wsiadali szybciej, to by nie było takiego spóźnienia. Bo ja robię co w mojej mocy. To co z tego, że ja się staram, jak wy o wszystko opóźniacie? Niech mi tam jeszcze jeden stęknie, to powysadam was wszystkich w powietrze. Trzeba gonić rozkład. Przynajmniej próbować, tyle ile się da. Oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Nie będziemy w terenie zabudowanym 90 cisnąć, nie? Dawaj. Okej. Dobra, jeżeli chodzi o sprawy kanału, w zasadzie to by było na tyle. Wow, 40 minut mi zeszło, nieźle. No nie wiem, tak pewnie z 20 może. Niemniej jednak, no musiałem to omówić. Dobra, teraz z kwestii takich transportowo tutaj, oczywiście dotyczących, z kwestii transportowych, ale dotyczących generalnie transportu zbiorowego, głównie komunikacji miejskiej. MPK Kraków, poza tym, że testuje mana hybrydowego, o czym już chyba mówiłem, przynajmniej tak mi się wydaje, że mówiłem. Jak nie, no to już wiecie. To także wzięli na testy Automat Electric, czyli ten taki Mercedes, powiedzmy, Sprinter Automat, po prostu z drzwiami otwieranymi, nie wiem, hydraulicznie, elektrycznie, nie wiem, w każdym bądź razie jest to pojazd elektryczny i jeździ w ramach usługi Telebus, bo taka usługa u nas jest w Krakowie na pewnym obszarze w związku z, no tam, powiedzmy, no nie, nieopłacalnością wysyłania regularnych kursów linii. Bardziej się to opłaca robić właśnie w takiej formie, Telebus. No to właśnie coś takiego sobie wymyślili. I właśnie MPK sobie na testy wzięło Mercedesa Automata. Jak mówiłem, jest to pojazd elektryczny. Myślę, że akurat taki mały sprinterek elektryczny na, jako Telebus, to jest spoko opcja. One chyba nie jeżdżą aż tak dużo, no ciężko mi tutaj powiedzieć, bo ja osobiście z tej usługi nigdy nie korzystałem. Raz jechałem, raz tylko mi się zdarzyło jechać Telebusem, znaczy inaczej, stricte Telebusem nie jechałem, jechałem tym Automatem, który jeździ na Telebusie, bo jest jedna linia obsługiwana właśnie przez te Automaty. Kuźwa, mogłem go nie puszczać. Jakbym wiedział, że on tu pojedzie, to bym go nie wpuszczał. Przecież ja się będę wlógł teraz za nim. Siemano. 7 minut temu powinien tu być. A tutaj jaka jest przerwa, tak z ciekawości? Chociaż tyle, 12 minut. Siedzą, stoją, co tam, jak tam? No oczywiście, większość stoi. Stoją jak widły w gnoju.
nie wiem, ja niestety nie będę miał okazji przejechać ani tym manem, ani tym automatem testowym. Aha, no właśnie, bo nie dokończyłem. Jest taka jedna krótka, bardzo krótka linia, która jest obsługiwana właśnie taborem z Telebusa, no ze względu na to, że tam jest wąsko, ciasno i żaden inny autobus na tą linię się nie nadaje. Poza tym równie dobrze tą linię mógłby obsługiwać, nie wiem, Renault Megane, samochód osobowy po prostu, bo no jak ja tam jechałem, to jechała dosłownie jedna osoba. Nie wiem, czy tak, no, pewnie podejrzewam, że nie każdy kurs jest tak słabo oblegany, no ale też nie wydaje mi się, żeby tam jakieś tłumy jeździły. Przystanek pominiemy. Uznajmy, że był na żądanie. Nie było sensu się tam zatrzymywać. Zarębiście jeszcze nas czerwone złapał. MPK Wrocław z kolei do nadzoru ruchu zatrudniło ratownika medycznego. Który będzie to wysyłany do no, takich najcięższych wypadków. MPK Wrocław zdecydowało się na takie zatrudnienie ratownika medycznego. Ze względu na to, że bardzo często służby w przypadku wypadków komunikacji miejskiej, służby są później niż właśnie nadzór ruchu. Dlatego zdecydowali się na zatrudnienie ratownika medycznego, który to będzie właśnie wysyłany do takich najcięższych wypadków komunikacyjnych związanych z, znaczy, których udział bierze także pojazd komunikacji miejskiej w postaci tramwaju bądź autobusu. Teraz my. Co uważam, że jest bardzo dobrą decyzją. Bardzo dobrą decyzją i myślę, że ten pomysł się sprawdzi i ma rację bytu. Także no ja popieram, podpisuję się wszystkimi rękami, nogami, jakie mam dostępne. Jak najbardziej. Ile? 9.30? Przecież zaraz z tej przerwy to nam nic nie zostanie. A jeszcze pas muszę zmienić. Sobie cisnąłem tym lewym. Zadowolony, a tu trzeba na prawy pas zjechać. Dobra. Ostatni crackers, bo już mam całe ręce kuźwa w tej soli. No dawaj to zielone. A po cholerę tam jest zielone, jak tam nic nie jedzie. No dobra, jedzie Merolem, gościu. I drugi jakiś, nie wiem, co to jest. Jakiś chyba Volkswagen Dashwingel. Chyba. Także no, ciekawy jestem ratownikiem, nie powiem, zaskoczyli mnie tą informacją. No, dawaj. Wąsko, ciasno, ale za to właśnie lubię metropolię rurki.
wsiadać tam, wsiadać. Nie ma czasu. To otwieranie, zamykanie też drzwi na każdym przystanku też wydłuża nasz postój. Zanim one się pootwierają, pozamykają. Zwłaszcza w momencie, kiedy nikt nie wsiada, nikt nie wysiada, nie? Bo nie mówię w momencie, kiedy ktoś wsiada, bądź też ktoś wysiada. No ale w momencie, kiedy nikt nie wsiada, nikt nie wysiada, no to robi nam się niepotrzebne, znaczy zatrzymanie. Zatrzymanie samo w sobie na przystanku jeszcze nie generuje takiego spóźnienia, bo zatrzymanie i ruszenie zabiera tam jakiś czas, powiedzmy, nie? Ale w momencie, kiedy musimy otworzyć, zamknąć drzwi, to dochodzi nam, powiedzmy, z jakieś dobre nawet do 20 sekund. Może przesadziłem, ale 10 sekund na pewno, bo otwarcie drzwi to jest około, powiedzmy, 4 sekundy. 3 sekundy fotokomórka trzyma drzwi otwarte i kolejne 4 sekundy drzwi się zamykają. No i tak wiecie, 10 sekund dłużej na każdym przystanku robi nam się z tego minuta już w pewnym momencie, po 6 przystankach, nie? Ciśniemy. Jeszcze jak mamy Volvo hybrydowe, to trzeba kuźwa uważać na hamulec. Bo jak zbyt gwałtownie, zbyt często będziemy hamować, to nam się ciśnienie w nim skończy. Zwłaszcza w tym modelu jest ten problem. Boja Markt. Dobra, ja mam nadzieję, że już teraz pojadę prawidłowo. Dwa razy się tych samych błędów nie popełnia podobno. Są światła zielone, ciśniemy, nie zastanawiamy się, ile fabryka dała, tam jest jaki, także zielone, git. No już nie będę hamował, już nie będę hamował, bo by to zbyt bezpieczne nie było, byłoby to gwałtowne hamowanie, takich nie lubimy. Jak to mi już nie jeden kierowca powiedział, kierowca autobusu, zwłaszcza miejskiego, lepiej gwałtownie ruszać niż hamować. Ja się z tym zgadzam. Ma to sens. I tej zasady się raczej trzymać będę. Gwałtowne ruszenie jest, powiedzmy, do zaakceptowania przez pasażera. No, hamowanie już tak nie za bardzo, nie? Spadalski. Czekajcie, jak to było po hiszpańsku? Fuera! No, zamykać mi te drzwi. Tu mam dodatkowy rozpęd, bo z górki. To co z tego, jak i tak jest czerwone? Tak, dokładnie. Ile mamy? 7.30, czyli troszeczkę udało nam się podgonić. Patrzcie, jak ten lamus mi się tu pcha. No nie, nie, nie. Widzieliście lamusa? No i co teraz? Będziemy się bić. Bo ja tu muszę... O, dobra. Dzięki. Patrzcie, jeszcze skurczysyn skręca. Normalnie wyjść takiemu, wpierdzielić kapciem to za mało. Czy ta linia ma też jakiś wariant skrócony tutaj do Boja Markt? Pytanie, może to jest jakiś wariant skrócony, nie wiem, ostatni kurs, albo w ogóle pierwszy kurs na przykład, nie? Może tak być. No. Okej. Okay. Gdzie? 260, no dobrze, widzimy na lewo? Nie, no prosto. 266 tam. To może być ciekawa droga.
Zaraz sobie sprawdzę, jaką trasę ma 266. Znaczy, z jakiej końcówki do jakiej. Tak całą trasę teraz studiować to nie za bardzo. Tak w ogóle dziwnie ten przystanek na skrzyżowaniu. Bottrop zo, Bottrop Wiltenstrasse. Okej, okay. Cokolwiek to jest. Dobra, ciśnienie się skończyło. Skończyło się też babci sranie, trzeba jechać. I delikutacznie hamować. Nächste Haltestelle, Siemensstraße. Tu się zatrzymam, żeby nie blokować ewentualnie tym, co by chcieli sobie tu skręcić w lewo, nie? Na tą station. To jest chyba stacja? Nie. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Teraz my. Co to jest w ogóle? Nie wiem, jakiś parking. Ale co to jest, to nie wiem. Też, no nie, dobra, jest Hemper, jest. Nic nie mówimy. Nie ruszę? Proszę. No to dopóki ruszę, to jadę. Może jakoś do tego podtropu dojedziemy. No ale kurde. Raz mi się tak zdarzyło, że mi kuźwa zabrakło ciśnienia na tym, na środku skrzyżowania, nie? Przegubowym. I kurna, stałem tym autobusem na środku skrzyżowania, zablokowałem możliwość przejazdu w jakimkolwiek kierunku. No może nie we wszystkich, ale w prawie każdym kierunku. Teraz to dopiero trzeba delikatnie hamować. Jak mi się tu skończy ciśnienie, to nie ruszę stąd. O, dobra. Normalnie czasem trzeba klaksona użyć. No i tyle w temacie. Gazu, gazu, gazu. Natomiast to, co o tych rowerzystach chciałem powiedzieć. Znaczy rowerzysta. O tej mojej przyjaźni rowerowej. To może już powiem na fikcyjnym Pomorzu. Tutaj ta 60-ka to tak trochę niezabezpiecznie, bo tu dość wąsko. Parking. O, właśnie, jedzie tam jakiś lamus. Puściłbym cię, jakbym miał mniejsze spóźnienie, wiesz? Ale 6 minut, to i tak nam się udało nieźle podgonić. Bo tam w pewnym momencie już było 11. 11 to już sporo, nie? Wsiadać, wysiadać, byle szybko. Dawaj szybko, bo mam zielone, zamykaj te drzwi. Dobra. Gazu, gazu. Nie zastanawiaj się, ruszaj. Jakby on szybciej te biegi zmieniał, to też bym się wcale nie pogniewał. Ale i tak jest lepiej niż w Mercedesie. Dobra, jedziemy na jakiegoś Janusza Nosacza. Ulicę, czy coś. Gościus, a spróbuj mi tylko hamulec wcisnąć. Patrzcie, jedzie tamten tym Merolem. Merolem? Czy Renato? Nie, to jest chyba Merol, nie? I kuźwa jedzie. No i co z tego, że on ma taki samochód, jak nie umie nim jeździć? Gazu, chłopie, gazu. Tu jest 50 się po mieście jeździ, a on jedzie 45 jakoś około. I siup na przystanku. Dobra. Tam jakaś babcia, więc można zrobić przyklęk. Okej,
wszyscy, czekamy aż się zamkną i ruszamy. No, 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 gościu, mi nie rób takich rzeczy, no właśnie, teraz ja jadę. I przedostatni przystanek. Teraz będziemy na Bottrop Zamku. Lamusy tu wysiadają. Do widzenia. Powiem wam, że widziałem zarębistą mapę Dąb. Sosnowiec. Tylko kuźwa szkoda, że ona jest zrobiona tylko i wyłącznie only dla VS-ki. Znaczy VS, V-firmy. Pomsy są V-firmy. Jaki Berlina Plac? Cię posrało, kobieto? Nie jedziemy na żaden Berlina Plac. Szkoda, że ta mapa jest tylko i wyłącznie dla V-firmy. Nawet już nazwy tej V-firmy nie powiem, bo to jakieś tam skomplikowane jest. Ty no nie gadaj, że on się tam zepsuł. No chyba ja. On tak nie wygląda jakoś zbyt chętnie, jakby miał się ruszyć. Jakie mamy światełko? Czerwone. Dobra, jeszcze tamten dołączył. Świetnie, zablokuje nam całe skrzyżowanie. Dobra. Teraz my, mam nadzieję. Tak. Co z tego, że teraz my? I tak nie ma gdzie tam jechać. Dobra, powiedzmy, że zadzwoniłem na dyspozytornię. Dyspozytor kazał tutaj w taki... niestety, no niezbyt ładny sposób ominąć ten pojazd zepsuty. Niestety, innego wyjścia to tu nie ma za bardzo. Cicho. Okej, no niestety nie było innego wyjścia. Czekajcie, gdzie ja mam podjechać? 9260. No dużo mi to nie mówi. Na które stanowisko? W zasadzie w tym momencie to chyba na którymkolwiek bym ich... nie wysadził, ten nie będzie źle, ale powiedzmy, że chyba tu gdzieś. Terminus ME, terminus SB16, dobra. Dobra, to ja ich wysadzę może po prostu tam, skąd brałem ludzi, ale nie. Dobra, nie będę ich tam wysadzał, ze względu na to, że oni mi zaczną tu wsiadać. A ja nie wiem, co oni tu z tym autobusem będą dalej robić. Bo ja zmianę skończyłem swoją. Dobra, tym razem około 6 minut spóźnienia. Nie najgorzej. Rewelki też nie ma. Dobra, to zablokujemy. Tak się zastanawiam, czy zdjęcie na wizytówkę zrobić z tego Volvo, czy. Dobra, no niech będzie to Volvo. Najwyżej po prostu... zrobię sobie profilaktycznie, jakbym zapomniał. Jakbym zapomniał o wizytówce, o miniaturce filmu. Natomiast teraz nie pozostało mi nic innego, jak po prostu wyjść z gry. Wejść ponownie, więc pewnie widzimy się za chwilę. No i witam was ponownie. Tym razem na fikcyjnym Pomorzu. I co, bierzemy sobie autobus. Nie. Żadna z tych gablot, którą tutaj widzicie. W zasadzie to popełniłem błąd, bo z tego słowa autobus należy skreślić słowo auto i wyjdzie bus. No i proszę bardzo, mamy go. Mercedes Sprinter 312
D. No i takim sobie będziemy jechać. Nie wiem dlaczego na ukraińskich blachach, nieważne. Można sobie otworzyć drzwi jedne, drugie, założyć kołpaki. Proszę bardzo, założy nawet jakieś blendy, tutaj oczywiście tabliczki. Jednak mi się on jakoś tak bardziej, mi on bardziej wygląda bez tych kołpaczków. Oczywiście. No, halo, co jest z tymi drzwiami? W zasadzie to tu się nie przyda nam. Chociaż dobra, uznajmy, że się przyda. Mercedes wykonany bardzo fajnie. Niestety autora nie pamiętam, bardzo przepraszam. Niemniej jednak model wykonany kapitalnie. Drzwi otwierane oczywiście jak najbardziej. Tu mamy tą taką dodatkową, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale mamy to. Dobra. Jeżeli chodzi o wnętrze, też bardzo fajne. Można sobie zasłonić zasłonki. Te z tyłu zasłonki sobie zasłonimy. Można tutaj oczywiście też je zasłaniać, otwierać. Schieberdachen jak najbardziej oczywiście też. Tak. Tutaj nawet chyba jest taki fajny patent. O właśnie, że można sobie szybę w taki sposób otwierać, zamykać. No my zamkniemy. No i stanowisko kierowcy takie jak powinno być. Dlaczego wziąłem w takim kolorze? Bo tutaj można sobie wybrać kilka malowań. Biały, niebieski, czerwony i tak dalej. Ja sobie wziąłem ten czerwony ze względu na to, że często jak mieszkałem wcześniej na wsi, to właśnie do większej miejscowości jeździł taki busik w takim kolorze. No i dlatego sobie wziąłem taki, tak z sentymentu. Z sentymentu też weźmiemy sobie kiedyś innego sprinterka, bo jest w tej paczce, to jest paczka sprinterów. Jest w tej paczce też sprinter 314D, o ile się nie mylę. On tam jest troszeczkę taki, powiedzmy, bardziej zmodernizowany. I noc jest w końcu, kurde, więc można zmniejszyć temperature. I tamtym sobie też przejedziemy się, bo takim z kolei sprinterkiem jak tam jeździłem do szkoły. Takim jak teraz będziemy jechać też. Czemu nie mogę go odpalić? Ej. Co do... Ty, szyby mi zaparowały. Co jest? Automatyczne sprzęgło, no jest. Co jest? Paliwa nie ma. Patrzcie, minus tyle tam procent. I co teraz, biedny, ja mam zrobić? Muszę go zniknąć i wczytać od nowa. Ale jaja, jeszcze takiej sytuacji nie miałem. Autentyk. Ile gram w OMSI 2? Nigdy mi się nie załadował bus bez, znaczy bus, ogólnie żaden pojazd bez paliwa. No to fajnie. Nie wiem, rejestrację. Dajmy sobie, nie wiem czy to w ogóle działa. Dobra, 14 to na przekór, dajmy numer 4. Nie. Alheim Lorenz Ban, nie, pomoże. Cyk, tak, zajezdnia. Jesteśmy na terenie zajezdni. Z racji, że jest ostatni odcinek, to się przejedziemy z właśnie zajezdni. Dobra, zamykamy. Ile mamy teraz paliwska? 92%, no i git.
odpalił. Git. Dobra, teraz tak, trzeba tu jakiś nadmuch zdecydowanie włączyć. Bierzemy sobie rozkład N, obiekt 191, osiedle, dobra, na przylesie pętla jedziemy. Przylesie pętla. Jedziemy na przylesie pętla, dobra, to sobie wyświetlę jednak, żebym widział. Wrzucamy wsteczny. Tak się nie będzie dało jechać, jak ja będę miał taką szybkie. Tam może jak sobie szybkę otworzę. Że ja nic nie widzę. Ciekawe. Powiem wam, że teraz to mi dało do myślenia z tymi szybami, o co tu chodzi. No dobra. Nie no, tak się nie da jechać. Tak się nie da jechać. To może jednak zwiększymy tą temperaturę. Ja nie wiem, czy to ma jakikolwiek wpływ na to. Nadmuch jest włączony. Nie, no powinien to jakoś chyba douponować, nie? Zobaczymy. 14 stopni już mam w tym busie? Ciekawe. 15 już. Aha, no tak, bo zwiększyłem temperaturę na zewnątrz. Czekajcie, my jedziemy na przylesie. To na lewo. Dobra, tutaj powiedzmy, że sobie włączymy sprzedaż biletów. Mapki sobie wczytałem całościowo. No i powiedzmy, że będziemy sobie brać tych ludzi. To jest chyba N1 linia. Ale tutaj tak widzę, nie ma żadnego kompletnie znaczenia. O, teraz już mam szyby w Pąsiu. Teraz już wszystko widzę. To jest chyba ta kwestia tej wewnętrznej temperatury w tym busiku. Ciekawa opcja w sumie. No tylko mamy na razie zimny silnik i nie uda nam się zagrzać tego sprzęciku tak szybko. Tutaj nawet fajnie, jak się wsłuchacie.
słychać gdzieś tam po prostu pieniążki w tle. Na jakichś dziurwach, czy też łatach po prostu w asfalcie. Słychać ewidentnie, jak tam w takim koszyczku w Siedle Słoneczne. What? Halo, co jest? Zajezdnia. Osiedle Słoneczne. Czy ja gdzieś nie skręciłem tam, gdzie potrzeba? Zajezdnia. Przy lesie Słoneczne Leszczynki. Przy lesie Pętla. No dobra. Do tego momentu jest ok. Osiedle Słoneczne. A nie, dobra. Jest ok, tylko tutaj coś z helperami jest nie w pąsiu. Ale tu mamy jechać. Fajnie, że klakson jest domyślny. Tak, musiałem oczywiście. Pamiętajcie, że zawsze jadąc przez jakieś zabudowania w nocy należy trąbić. Teraz tak, Osiedle Słoneczne, tam niby w lewo. Czy. Osiedle Leszczynki. Zajezdnia. A może bym sobie czwartą kamerkę włączył? Przy lesie to tam? Tam. Może cofniemy z tego przejścia. Przejścia dla pierwszych. Tak, oczywiście mamy oświetlenie. Jednak ja go na razie nie włączam. I tak ludzi nie mam. Więc po co? Nie jest jakoś długa linia. Także powinno nam z nią pójść w miarę szybko. Warunkiem, że nas światła puszczą. No. No, dawaj tu zielone, kuźwa. W sumie mogłem tam skręcić w lewo. Bo bym stał na jednych światłach, a nie na dwóch. Ma niezłego kopa, nie? Ale tak mnie zastanawia, jak może być paliwo ujemne? I to jeszcze ujemna ilość procent. Ciekawostka. Nie miałem nigdy takich rzeczy jeszcze. Fakt, zdarzało się, że miałem tam 5%, 10% wygenerowane, no bo to jest losowo, nie? Ile tego paliwa. Pięć biegów tu mamy.
bałem, żeby ta kobitka mi tu nagle nie weszła. Ale zobaczcie, przez jakie fajne my tu tereny jedziemy. Tu jedzie tylko linia nocna, chyba. Chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. No tak, no nie jechaliśmy tędy chyba w dzień. Chociaż nie wiem, coś mi się kojarzy, jakbyśmy tu już jechali. Jechaliśmy tym. Psiukiem przecież. Autosanem H935. Siup. Driftowaliście kiedyś sprinterem? Nie? No, mi się udało. Właśnie teraz. Dobra, ciśniemy, bo nie ma czasu. Chciałbym już zabrać ludzi i wtedy bym sobie z mami zaczął rozmawiać o tych rowerzystach. Znaczy, rowerzystach, w zasadzie nie rowerzystach, tylko o tych lamusach, których spotkałem jadąc na rowerze. W nocy ruch jest tu praktycznie znikomy. Dźwięki silnika chyba mogłyby być lepsze, trochę inne jednak ma sprinter, tak mi się wydaje. Ale najgorsze nie są, bym powiedział. Nie, żebym się tam jakoś specjalnie ich czepiał. Dobra, my już tu na przylesie dojeżdżamy, z tego co pamiętam. Ta wskazówka prędkości jak dziwnie działa. Zobaczcie, teraz pokazuje. Aha, nie, bo ona dobra. Ona pokazuje dopiero od 20 wzwyż. Ciekawe. Naprawdę tak było w sprinterach? Znaczy jest? Dobra, tu zetnę. Siup. 1N. Znaczy nie 1N, tylko N po prostu na lewo. Jak jechałem testowo, dawno temu, to nikt mi tu nie wsiadł. I nie wydaje mi się, żeby inaczej było w tym przypadku. Dobra, damy sobie 55, mamy odjazd, dajmy sobie 54 nawet. Nie ma sensu tu stać dłużej, no właśnie, nikogo nie ma. Ale dokąd my jedziemy w ogóle? Halo? A, jest rozkład. Miałem mówić, że rozkładu nie ma. Na osiedle Leszczynki. Czyli w zasadzie na to osiedle Leszczynki, jakbyśmy pojechali, też nie byłoby źle, ale my chcemy jechać w takiej relacji. Linia krótka. Jakieś 20 minut w jedną, 20 w drugą. Dobra, nikogo nie ma. Jedziemy. Nie ma co stać jak widły w gnoju. Czekać na zbawienie. Nie ma, to nie ma. Jedziemy. Wreszcie mogę przejść do tego, co chciałem mówić. Czyli o tym cholernej mojej wyprawie rowerowej. Mianowicie, wybrałem się po południu na rowerek, żeby się trochę ruszyć z tego domu, z tych czterech ścian.
I żeby się nie wkurzać przy Wormsy 2 i innych tego typu gierkach, no to nie musiałem się wkurzać w Wormsy ani w innych gierkach, tylko musiałem się wkurzać na ludzi, na ameby społeczne, które w mojej miejscowości nie wiedzą, co to jest ścieżka rowerowa. A dokładniej właścicieli praw jazdy kategorii B. No i to jest właśnie ten problem w tym modelu, że te drzwi się pasażerowie nie otwierają sobie tak jak choćby nawet w autosanie H921, nie otwierają sobie ich sami, tylko trzeba je otworzyć i zamknąć. Ewentualnie zamykać niekoniecznie trzeba. Tak w ogóle da się te schowki otworzyć? Da się. A no właśnie, mamy pieniążki, już wiemy co nam się tukło. Proszę bardzo, mamy, wszystko mamy. Co to jest w ogóle? Aha, zegarek. Nie, coś źle pokazuje. Nie jest 4:25. Mamy terminal nawet, proszę bardzo. No dobra, niech będzie. Tu mamy taki listek. Niech se będzie. Tutaj to też się chyba jakoś dało coś z tym zrobić. Ciekawe, co tu jeszcze można? No dobra, w każdym razie zamykać sami nie musimy, bo drzwi się... Poprawka, jednak musimy. Wydawało mi się, że... wcześniej mi się same zamykały. No ale to chyba, tak jak mówię, mi się tylko wydawało. Dobra, my tu skręcamy. Nawet zielone mamy. Zarębiście. Nikt nie wsiada, nikt nie wysiada. Dalej jedziemy. No dobra, no i co? Wybrałem się na ten rowerek. Ameby społeczne, które prawo jazdy chyba w Lejsach wygrały, nie wiedzą co to jest ścieżka rowerowa, bo według nich ścieżka rowerowa to jest, wyobraźcie sobie, miejsce parkingowe. Pytam się gościa, wie pan gdzie pan stanął? Nie, inaczej się go zapytałem, czekajcie, jak ja się go zapytałem. Czy wie pan gdzie pan stanął? No tak, i tak patrzy na mnie, no okej. Okay. A potem patrzę, a faktycznie ścieżka rowerowa. Oczywiście takich osobników w tym jednym konkretnym miejscu dzisiaj, moi drodzy, jadąc tam i z powrotem, no trzy osoby. Znaczy tak naprawdę to tam nagminnie ktoś parkuje samochód. Nagminnie ktoś parkuje samochód i idzie gdzieś, chce coś tam załatwiać. No, niezbyt mi się to podoba i ja raczej coś z tym zrobię. Tak łatwo tego nie zostawię. Najbardziej mi rozwaliło wytłumaczenie pewnej kobitki, której zadając pytanie, czy wie, że zaparkowała na ścieżce rowerowej, otrzymałem od niej odpowiedź, że ona wie, ale że ona tylko na chwilę, zakupy tam starej jakiejś babci przywieźć. No okej, okay, fajnie, że zakupy przywozi i tak dalej, ale jak dla mnie nie ma wytłumaczenia, że tylko na chwilę czy coś. No nie wiem, jak będzie przekraczać się w terenie zabudowanym prędkość i policja ją złapie, to też będzie się tłumaczyć, że tylko chwilę? No, tak trochę... nie ten tego, ale nie opuszczaj nas, no przecież kurde, ale widoczki, no, dobra, to tak, to ja nie wiem, czy ja panią wysadzę na tym przystanku. Oby to czerwone jak najdłużej było. A tak, można tu, o. Można, ale nic się nie dzieje. O, tego ręcznego nie widać. Ciekawe, czy jest tutaj... O, jest tak.
Aha, to jest taka jakby pozycja stojąca. Zobaczmy, jak mi z takiej perspektywy pójdzie. No dobra. I co, ja mam kobitę na chłopa wymienić? No chyba nie. Jeszcze nawet drzwi zamknąć za sobą nie umie. I co? Przepraszam, ja mam z fusów wróżyć, tak? Ogoliłbyś się. Można kupić u pana bilet? No można, no ale trzeba najpierw powiedzieć, jaki ten bilet, co? Halo? Co halo? Nie haluj mi tu teraz, tylko weź mi powiedz, jaki ten bilet chcesz, nie? Halo? Dobra, widzę, że się z panem nie dogadamy. O, dzięki bardzo. Aha, wziął, wyszedł. Okej. I to jeszcze przez zamknięte drzwi. Wiem, że jadę za wcześnie. Ale powiedzmy, że dzisiaj będę miał rozkład gdzieś i tyle. Bo tutaj na tej linii nocnej ten rozkład jest zdecydowanie moim zdaniem za luźny. Wow, bo tu są te barierki takie. O, chodź gościu, chodź. Osiedle Leszczynki, gdzie teraz? Zajezdnia, a nie, my jedziemy prosto. Dobra, zobaczymy do ilu tą gablotę uda nam się rozpędzić. Patrzcie, stówka. Ale dobra, może nie będziemy przeginać pyty. Ja tu chyba na lewo. A nie, prosto. Aha, dobra, na lewo to osiedle Słoneczne, a nie osiedle Lamusa. Czytaj, osiedle Leszczynki. No i musiałem się trochę wkurzyć na tych rowerzystów, bo... Znaczy rowerzystów, ja to źle mówię cały czas. Na tych Lamusów, którzy na ścieżce rowerowej parkują. No bo to tak jeszcze nie będzie, panie Hawranek, że oni sobie będą parkować gdzie se chcą. Zawsze tacy prywatni przewoźnicy takimi busikami mieli w dupie rozkład, więc tym razem ja się takiego pobawię. Dwie minuty przed czasem. Kto by się tam przejmował? Zresztą inaczej jeszcze było w zasadzie. Tacy prywatni przewoźnicy to mieli tylko godziny odjazdów z pętli. Natomiast na pozostałych przystankach to sobie trzeba było szacować, o której mniej więcej może być. Tak było, nie zmyślam. Ile my tu mamy postoju? Zero. Aha. Ktoś tu wsiada? Nie, nie ma nikogo. Nikt nie broni dzisiaj Poczty Gdańskiej, więc jedziemy dalej. I to już chyba będzie koniec. Tak. To już będzie koniec. I oficjalnie temat fikcyjnego Pomorza będzie można zamknąć. Dobra, wypad z baru. Za wcześnie, tak, wiadomo, do widzenia. A nie, jednak mamy postój, 20 dopiero. To dajmy 19 plus. I jedziemy teraz na Przylesie Pętli. Czy jest tu jakiś lamus? Nie ma lamusów. Poczekamy, powiedzmy, do tego odjazdu. Niech będzie. Natomiast no, na pozostałej części trasy rozkład będziemy mieć gdzieś.
nie chciałbym w tym domu mieszkać w tym momencie, więc ja chyba się lepiej ewakuuję. O, o, patrzcie, już mi idzie wpierdzielić. O, 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 ups. Dobra, bo tamten typ wygląda jakby chciał mi wpieprzyć, także spierdzielamy stąd. Ja bym chciał mieć wszystkie zęby na swoim miejscu, tak jak mam teraz. Byłoby miodnie. Nie będziemy już do zajezdni zjeżdżać, tylko zakończymy na Przylesiu. Z zajezdni wyjeżdżałem, no bo chciałem wam w tym ostatnim odcinku pokazać, że w ogóle tutaj zajezdnia jest, jak ona wygląda. Niemniej jednak, no tak jak mówiłem, na te helpery trzeba uważać, bo troszeczkę, jeżeli chodzi o te helpery tak zwane, to trochę im brakuje tutaj do ideału. Dajcie mi to zielone, pliska. No dawajże. Ruszymy z ręcznego. No idź gościu, idź. Czerwony on ma w dupie, idzie sobie jakby niby nic. Spoko, luzik, on ma czas. Spieszyć się, a po co? No chodź. Okej, on tu udaje, że bilet kasuje, czy coś. Nie wiem, czy on mi go pokazywał, ja mam go sprawdzać. Czy on usiadł, czy on stoi? Co za cep. Siemano, bileciki do kontroli. Chyba się nie dał nabrać. Może innym razem. Nie ma nikogo, jedziemy dalej. Nie wiem, czy to można było uznać jako wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Chyba nie. Bo to było tak trochę bardzo przed tym przejściem, więc chyba nie powinienem mandatu dostać. Chyba. Chyba to taka ryba, nie? Wiecie, o co chodzi. Zielone, jesteśmy 3 minuty przed czasem, to nic. Pytanie, wsiada tu jakiś lamus? Jakaś tam kurewka jest, nawet trochę ich jest tutaj. Czej, no kurna, na krawężnik wjechałem jak jakiś nieprofesjonal kierowca. O, proszę bardzo, siemano. Tak. Ja bym poprosił bilet dobowy. Pani Cycata może tu stanąć. Dobowy. No proszę, ale my doby nie będziemy jeździć. A zamknij te drzwi. Następny przystanek Staromiejska. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe lub autobusowe. No, chyba raczej nie. A na pewno nie o tej porze i na pewno nie na tramwajowo. Troszeczkę pojechałem po bandzie, co? No dobra. Idź. Idźcie i rozmnażajcie się. Tak. Powoli się turlikamy. O, ale gościa zatrzymało.
Dźwięk klaksonu nawet spoko. Wydaje mi się, że on jest z reala wzięty. Z jakiegoś właśnie sprinterka. Tak mi się wydaje. No głowy sobie uciąć nie dam. Bo ja sprinterem ostatnio jechałem i trochę. A pamiętam jego dźwięk klaksonu z jeszcze starszej daty. Podmurna, nie mylić z pochmurną. Tu sobie pojedziemy tak na luzie, żeby tu trochę no, nie przeginać pały z tą prędkością. Dobra, niech on zwolni ciut. Będzie tu przechodzić. A widzicie. No ale idź kobito. No i czego stoisz? Patrzcie jaka kurna, trzeba jej mrugnąć światełkami, żeby szła. Co, ta też będzie wbijać? Już w sumie mam to gdzieś, bo ona i tak mi nie koliduje. Chyba, żeby przez środek skrzyżowania przechodziła. Tu w ogóle mamy jakiś ryneczek Lidla. Dobra, stój. Okej. Mamy jakiegoś czerdża. O, patrzcie, tu mamy jakiegoś kebaba z Manhattanu. Zarębiście. Kuźwa, ale bym sobie opędzlował takiego kebaba. Kiosk ruchu oczywiście też jest. Dobra, no powiedzmy, że te 4 minutki sobie teraz już podgonimy jeszcze. 31. Cyk, ktoś przyjdzie do nas. Nie przyjdzie nikt do nas. Nie, to nie. Prosić się nie będziemy. Mam wątpliwości, czy te drzwi się zamknęły. Chyba ja, ale nie wiem. No. Co jest? 32. Heweliusze. Na żądanie. Nie no, z tym na żądanie to żartowałem. Dobra, gościu, Jezus Maria, co się tak denerwujesz? Na żartach się nie zna. Do widzenia. Okej, no i znowu czekamy. Dawaj to zielone, fuck. Dobra, szybki łyk kawy. Czy szybki? W zasadzie to spokojny, no bo na luzie, tu by się nawet człowiek zdążył polecieć, odlać. No, dacie mi to zielone? Oni chyba nie czują popytu na to, żebym ja mógł jechać dalej. Może to przez to, że za często zbyt szybko jadę. W sensie przed rozkładem. Teraz chcą mnie opóźnić celowo. Nawet im to wychodzi. My to nadrobimy, chyba. A jak nie, to też się nic nie stanie. Czy stanie? Nikt se nie żąda, nikogo nie ma. Jedziemy dalej. Przy lesie pętla.
Gryfa Pomorskiego. Czy teraz już będzie przy Lesie Pętla? Tak, no i będziemy się żegnać tym sposobem. Także, drodzy kierowcy, nie parkujcie na ścieżkach rowerowych. Ja wiem, że rowerzyści też może święci nie są. Ale jakby ci ludzie chociaż zaparkowali na tej ścieżce rowerowej tak, żeby się dało przejechać rowerem jakoś normalnie i w miarę legalnie, no to spoko, ale i zaparkowali tak, że tam już nie było możliwości żadnego manewru wykonać rowerem. Przez ciągłą i trzeba było jechać normalnym pasem ruchu, także no to tak, tym bardziej, że tam było miejsce, nawet to nie był pas zieleni, tylko był tam żwirek, znaczy żwirek, no taki żwir po prostu wysypany, nie? I śmiało, taki, no taki utwardzony teren po prostu, no można było tam śmiało stanąć, takie pobocze, nie? Dobra, powiedzmy, że was tu wysadzę. Bo co mi zrobią? Zrobią mi coś? Nie zrobią mi nic, poza tym, że byłem za wcześnie. Okej. No, no, Spadalski. No i okej. No i w zasadzie jest... Matko, jak ja stanąłem daleko od krawężnika. No i co, powiedzmy, że sobie... Tutaj cofnę i sobie tu na razie zaparkuję. Czekajcie, tam jakiś fajfus chyba idzie w czarnym garniaku za mną. Nie, jednak nie. Nie chciałbym go tak na do widzenia rozjechać. No dobra, tutaj sobie stanę. Boże, jak krzywo. Dobra, może jednak wyrównam. Dobra. Patrzcie, nie chcę... Nie chcę zdechnąć. No dobra. Ode mnie na dzień dzisiejszy tyle. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się i się nie puszczajcie. Do zobaczenia, do następnego. Cześć, pa, pa.